Raz, dwa. Dobry wieczór, jestem Piotrek, jestem z Krynicy i chciałem wam dać takie krótkie moje świadectwo. Mam 24 lata i pierwszy raz tak Boga spotkałem. Już kiedyś tam spotkałem za mało lata, ale 4 lata temu dopiero ruszyłem, można powiedzieć, za nim. Ja bardzo chciałem być jako młody gangsterem. Naprawdę chciałem być nim i no, koledzy się z tego śmiali, ale mnie to nie obchodziło. Ja miałem na przykład, właśnie zawsze chciałem, lubiłem takie towarzystwo ciemniejsze i ono mnie naprawdę fascynowało i mój przyjaciel klepał mnie po głowie, kogo masz za Boga, a ja mówiłem, że kolegę tu obok, tak naprawdę, bo to tak wyglądało, prawda? Moim Bogiem nie był Bóg, ja miałem wartości całkowicie poprzestawiane. Można powiedzieć, że w pewnym momencie miałem większy szacunek do kolegów niż do własnej mamy czy taty, prawda? Oni byli gdzieś tam, no później. Nie pamiętam nawet na którym miejscu, jeśli by to było wliczyć w pierwszej dziesiątce, ale odkąd zaczynałem iść za Bogiem, Bóg mi pokazywał, jaki jestem i co się dzieje ze mną i jak mam wartości. W ogóle Boga to tak, nie wiem, czy był tak w pierwszej dziesiątce, bo woliłem iść gdzieś tam na przystanek w niedzielę na mszę z kolegami posiedzieć, pogadać, niż iść do kościoła. I odkąd Bóg mnie zaczął zmieniać, prawda, no to On jest teraz dla mnie najważniejszy. Potem rodzina oczywiście i to wszystko się ułożyło. Prawda? Postawiłem go na pierwszym miejscu, zacząłem za nim chodzić, on mnie zafascynował, on mnie zmienił, on mnie skruszył, bo byłem strasznie pysznym człowiekiem, byłem najmądrzejszy na świecie i głupi przy tym, nie? I naprawdę chwała Panu za to, jak działał w moim życiu i w waszym. I niech was błogosławi Bóg wszystkich. Miłość i miłosierdzie. Mam na imię Sandra, jestem z Dobczyc. Chorowałam przez jakieś 4 lata, miałam problemy z jelitami, nie wiem, co to była głównie za choroba, ale chudłam cały czas, nie miałam apetytu na jedzenie. I na ostatnim spotkaniu Jezus uleczył moje jelita, przytyłam już 4 kilo i jestem przeszczęśliwa. Chwała Jezusowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znaczy ja pierwszy raz na spotkanie, takie tego typu spotkanie, przyjechałem kilka lat temu jeszcze do katedry. No ale to jakoś później wszystko minęło. I po paru latach miałem na przykład problemy z marihuaną, z alkoholem i tam, no, z takimi tam różnymi rzeczami. I miałem jechać za granicę. I pewnego wieczoru krzyknąłem tak, Panie Boże, pomóż mi. Tak po prostu nieświadomie, tylko krzyknąłem, Panie Boże, pomóż mi. I okazało się akurat, że moi koledzy, którzy większość tutaj ich jeździ, jechali akurat na spotkanie i ja pojechałem z nimi. I w niedzielę w pustelni, jak padały słowa, Pan Jezus robi znak krzyża na plecach u jakiejś osoby i tak dalej, to ja po prostu oczekiwałem, żeby to było u mnie, że to ja chcę to poczuć. I tak w pewnym sensie takie dziwne uczucie, w pewnym czasie takie dziwne uczucie miałem na sercu. Tak myślę, to Pan Bóg mnie dotyka, czy nie? I za chwilę padają słowa, Pan Jezus robi znak krzyża na czyimś sercu. Ja myślę, to na moim, czy nie moim? I tak po prostu nie wiedziałem. Ale wyszedłem wtedy z pustelni, z tej kaplicy. Po prostu nie mogłem iść, byłem tak jakby pijany od Ducha Świętego. I siadłem w samochodzie i tak zacząłem sobie po prostu myśleć o całym życiu, które się całkowicie przewartościowało. To wszystko, co ja robiłem, straciło po prostu sens. Całkowicie. No od tamtej pory jestem całkowicie innym człowiekiem. Na przykład mam pragnienie pomagać innym, pragnienie bliskości Pana Boga, pragnienie takiej świętości. I wtedy akurat mi koledzy powiedzieli, że Pan Jezus uzdrawia. Ja tego tak naprawdę nigdy wiedziałem, że Pan Jezus jest Bogiem i może uzdrawiać i tak dalej. Ja tego nigdy nie słyszałem, ani w swoim kościele, ani po prostu i nigdzie indziej. Ja powiedziałem, że ja też po prostu tak chcę. Że chcę być Pana Jezusem narzędziem i po prostu, żeby przeze mnie uzdrawiał. I powierzałem Mu od tamtej pory codziennie swoje życie i prosiłem Go po prostu o to, żeby stać się Jego narzędziem. I jak na przykład widziałem jakąś osobę, która jest chora, która idzie po ulicy, miałem ochotę do niej podejść i na przykład pomodlić się, że w imię Jezusa bądź zdrowa i tak dalej, ale brakowało mi po prostu odwagi. I modliłem się po prostu o tę odwagę. I w czwartek wieczorem jechałem do swoich kolegów, też mieliśmy się pomodlić o Ducha Świętego, bo oni mieli przyjechać ze mną właśnie tutaj. I zobaczyłem takiego bezdomnego, który siedział pod chińskim takim sklepem i miał coś z nogą. I podszedł do mnie i zaczął płakać i poprosił, czy mógł kupić ciepłą sajgonkę. Ja mówię, że dobrze, że kupię panu. I on mówi, że tam jest jego drugi kolega i że oni się nią podzielą. No to kupiłem mi tam ten obiad i oni sobie tam jedli.
I chwilę z nimi rozmawiałem, zanim tam jeszcze tam pani ten obiad zrobiła. I się pytam tego pana, czy on ogólnie wierzy w Pana Boga. On do mnie mówi, że wierzy, bo gdyby nie wierzył, to by się nie modlił za innymi ludźmi, tylko nad nim nie ma się kto pomodlić. To myślę, jejku, no to w takim razie Pan Jezus mnie chyba do niego posłał. Już w ogóle nie czułem żadnego strachu ani nic. I po prostu podszedłem do niego i się go zapytałem, gdzie go boli ta noga. Bo mówi, że on był w szpitalu, jeszcze miał taką tą nalepkę ze szpitala, obandażowaną nogą, bo ten drugi się nim zajmował. I go zapytałem się, gdzie go boli ta noga, i on znowu zaczął płakać i pokazywał mi, że tutaj. No to ja położyłem na niego rękę i mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie Boże, dziękuję Ci, że teraz uzdrawiasz, i w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję, aby Twoje ciało, narzędy i krew poddały się mocy działania imienia Jezus. I położyłem, no i trzymałem tę rękę i mówię, dziękuję Ci, Panie Boże, że teraz uzdrawiasz. I poczułem takie po prostu ciepło na tej całej nodze i zabrałem tę rękę i mówię, niech Pan porusza nogą. Ten tak siedział, zaczął tak ruszać, patrzy się na tego drugiego i tak rusza. I mówi... I nagle krzyczy do tego drugiego, ty, uzdrowiciel. A ja mówię, nie, nie, to Pan Jezus. I pytam się go jeszcze, czy go coś jeszcze boli. On miał taki wykrzywiony palec. I położyłem też rękę i mówię, że w imieniu Jezusa Chrystusa palcu bądź zdrowy. I on zaczął nim ruszać i mówi, nie boli. A ten drugi, co obok niego siedział, patrzy tak na mnie, podaje mi rękę, ja też tak chcę, nie, krzyczy do mnie. A ja mówię, a co Pana boli? On mówi, że nic. Ja mówię, no to niestety. Właśnie chciałem powiedzieć to do wszystkich, że jeżeli ktoś ma takie właśnie pragnienie bliskości Pana Boga, to może to się nawet dla nas wydawać trudne, bo ja sobie myślałem, to wiadomo, że ja to nic nie robię, tylko że to robi Pan Jezus, tylko jestem Jego narzędziem, ale dla mnie samo to było takie dla mnie niemożliwe, że ja takim grzesznym człowiekiem byłem i co Pan Jezus może przeze mnie robić. A tak naprawdę, jeżeli ktoś ma takie naprawdę pragnienie w sercu, jeżeli powierza swoje życie Panu Jezusowi, to Pan Jezus chce dla nas naprawdę dobra. Ja jestem po prostu żywym przykładem na to. I teraz namawiam po prostu wszystkich swoich kolegów, żeby ze mną jeździli tutaj, żeby przyjeżdżali. Oni na początku nie chcą, ale później mówią, że jak mnie się słucha i tak dalej, to oni po prostu chcą przyjeżdżać. I właśnie jeszcze jak we wrześniu byłem, jak wyszedłem stąd, to tam wiadomo, że się tam inni śmieją i tak dalej, bo coś tam. I na przykład mi zadawali jakieś pytanie, no a dlaczego to się dzieje na świecie, a dlaczego to? To ja nigdy w życiu się po prostu nie zastanawiałem nigdy nad takimi pytaniami, jakbym na nie odpowiedział, ale wystarczy, że chwilę pomyślałem i po prostu Duch Święty od razu mi dawał taką odpowiedź, że po prostu nie potrafili nawet zaprzeczyć. I za to chwała Panu. Mam na imię Marek. Mam niecałe 40 lat. Mieszkam w Kurboku. Ja nie znałem żadnego powodu, ani uzdrowienia. Marek ma 49 lat, jest z Kluczborka i chce powiedzieć świadectwo uzdrowienia. Nie został uzdrowiony, ale od pewnego czasu nigdy nie myślałem, że ja to powiem Panu Bogu, ale mówię od niedawna, że dziękuję Panu Bogu za moją niepełnosprawność. Chwała Panu, dziękuję. Nigdy nie myślał, że będzie dziękował za Panu Bogu za wszystko, ale dziękuję Panu Bogu za niepełnosprawność. Za niepełnosprawność. Za mój krzyż. Za swój krzyż. Dziękuję Panu Bogu za swój krzyż niepełnosprawności. Chwała Panu. Chwała Panu. Dobrze, to teraz po tych świadectwach powstańmy, pomodlimy się.
O jeszcze uwolnienie. Proszę, abyście zamknęli oczy i wyobrazili sobie Jezusa miłosiernego, Pana Jezusa, który stoi przed wami, przed każdym z was. Bo tak naprawdę jest. Chcemy sobie tylko wyobraźnią pomóc. Więc wyobraźcie sobie, że Jezus właśnie jest przy tobie, miłosierny. Jezus pokorny, cichy, ubogi, kochający ciebie, właśnie ciebie. I proszę, żebyście, mając ten obraz przed oczyma, zamkniętymi oczami, powiedzieli do Jezusa słowa modlitwy, powtarzając za mną. Jezu miłosierny, Jezu miłosierny, który uwolniłeś mnie z mocy ciemności, który jesteś dawcą nowego życia. Wylej swoją wodę i krew z twojego boku i uwolnij mnie od wszelkiego zła. Chcę być w pełni wolny. Chcę cieszyć się wolnością, chcę cieszyć dziecka twojego. Jezu, ty jesteś moim Panem, moim Ojcem. Bez ciebie nie mogę i nie chcę żyć. Ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam twojemu miłosierdziu. Chcę być święty. Chcę głosić ciebie. Jak święta Faustyna. Amen. Teraz proszę kapłanów, aby podnieśli nad wami swoje dłonie, a wy trwajcie teraz w ciszy, możecie oczy otworzyć i pomodlimy się jeszcze za was. Panie, proszę ciebie, abyś tutaj obecnych i tych, którzy będą słuchali tego spotkania, uwalniał od wszelkiej mocy szatana i złych duchów. Abyś ich zanurzał w twojej krwi i ukrywał w twoich ranach. Aby dzięki tobie poczuli bezpieczeństwo, pokój i doświadczyli wewnętrznej wolności i ulgi. Aby każdy zły duch, który ich dręczy, został twoją mocą związany i odesłany na same do piekła. Oddal od ich rodzin także, od ich domów i miejsc pracy wszelkie złe duchy. Proszę, oddal od ich małżeństw, od ich dzieci wszelkie złe duchy. Proszę ciebie, uwolnij ich od tych nałogów. Uwolnij ich od nałogu palenia, alkoholu, narkotyków, rozwiązłości. Jeżeli ktoś tutaj doświadcza również zniewolenia homoseksualizmem, uwolnij go, Panie, złymi, różnymi nieczystościami, pornografią, uwolnij ich, Panie, uwolnij go, Panie, uwolnij ją. Panie, daj im wolność dziecka Bożego, dar czystości serca, umysłu, spojrzenia i ciała. Panie, proszę, uwalniaj tych, którzy nieświadomie weszli na drogę zła. Uwalniaj tych, którzy świadomie weszli na drogę zła. Uwalniaj tych, którzy chcą być wolni, którzy chcą uwielbiać ciebie, a zło im przeszkadza. Uwolnij ich, Panie, także od ducha śmierci, od ducha samobójstwa, od ducha zniszczenia, rozpaczy, od ducha magii, wszelkich form. Ty pragniesz nam nieść pokój. Ty pragniesz nieść nam pokój. Proszę ciebie, aby twój pokój ogarnął nasze serca. Proszę, abyś związał te złe duchy, które dręczą
naszych braci, nasze siostry, Twoje dzieci, aby związał swoją mocą, abyś związał swoją mocą, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to zło musi poddać się pod Twoje panowanie. Dziękujemy Ci za to, że to zło jest słabe wobec Ciebie i że musi odejść. Dziękujemy Ci za to, że pokazujesz swoją potęgę, że pokazujesz, że jesteś Panem. Niech moc Twojego krzyża oświeci nasze serca, a przerazi złe duchy, niech odejdą na same dno piekła. Zwiąż je, Panie, mocą Twojej krwi, mocą Twoich ran, mocą Twojego krzyża. Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem, Jezus jest Zbawicielem. Panie, dziękujemy Ci za to, że pokazujesz nam Twoją chwałę, że Ty pokonałeś wszelkie zło, wszelką władzę ciemności. Chwała Ci, Panie, za to. Chwała za to, że jesteś pośród nas, że jest tu z nami Maryja, rozwiązująca wszystkie więzy zła. Maryjo, błogosław Twoje dzieci. Maryjo, prosimy Cię, podejdź do każdego z nas, Matko, a szczególnie do tych, którzy doświadczają dręczenia szatańskiego, osaczenia przez złe duchy. Matko, okryj nas, okryj te osoby swoim płaszczem. Okryj swoim płaszczem. Przyjdź, Duchu Święty, i spocznij na nas. Przyjdź, Duchu Święty, szalamy. Przyjdź, Duchu Światłości. Niektóre osoby są teraz, jak sami słyszycie, uwalniane. Nie bójcie się, nie lękajcie. To dobrze, że zło się ujawnia, to znaczy, że już przegrało, że już będzie związane mocą Chrystusa i odesłane do piekła, gdzie ich jest miejsce. Nie lękajcie się, ufajcie. Ufajcie teraz Panu, nie bójcie się. Lasiale, przyjdź, Duchu Święty. Pan uwalnia przez spoczynki również, przez dar łez, przez drżenie, przez także ciepło w sercu. Przyjdź, Duchu Światłości. Przyjdź przez to tchnienie i uwalniaj swoje dzieci. Shalamech edijas. Achetej shalamech. Shelefilakeles. Ala mechasztariasz. Panie, dziękuję Ci za to uwolnienia, które czynisz. Za Twoje wielkie miłosierdzie. Dziękujemy Ci, Panie. Ufamy Tobie. Szala mechetirias. Pan daje Ci teraz dar snu w Duchu Świętym. Ten sen będzie połączony z uzdrowieniem, uwolnieniem i napełnieniem miłością Boga. Przyjdź, Duchu Święty. Leszale pechetia. Zacznij w Duchu Święty. Nie bój się. Pan do Ciebie przychodzi. Pan daje Ci łaskę. Pan daje Ci siłę swoją i moc. Ufaj Mu. Lefile. Będziesz spoczywała do końca tego spotkania. Nie bój się. To, co Bóg w Tobie uczyni, będzie znakiem Jego miłosierdzia. Lechale. Alafale. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Ufamy Tobie. Ufamy Tobie. Dziękujemy Ci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufam. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Maryjo, ufam Tobie. Maryjo, ufam. Maryjo, ufam Tobie. Nie bójcie się, tak jak powiedziałem, Pan Jezus objawia swoją moc, dlatego jest również demonstracja złego, bo zło nie cierpi miłosierdzia Bożego, nie cierpi miłosiernego Chrystusa. Tak jak powiedziałem, tak teraz się dzieje. Pan Jezus też uwalnia przez dar łez niektóre osoby. Przez dar drżenia takiego fizycznego, przez ciepło w sercu. Te osoby, które to czują, to jest znak uwolnienia też. Nie bójcie się. Ufaj Panu. Ufaj Jego miłosierdziu.
Zaśpiewajmy teraz pieśń proszącą Jezusa, naszego Pana, o uzdrowienie duszy i ciała. Pieśń numer 26. Byśmy byli w jedności. Jedna wiara, jedno uwielbienie. Jedna chwała dla Pana.
Chrystus Jezus. Swoimi słowami, właśnie swoimi ustami krzykuj imię Jezus. Uwielbiaj Boga przez Jego Syna Jezusa. Jezus, tak jak w swoim rytmie, w swojej melodii. Krzykuj, wyśpiewuj. Jezus, Jezus, la, 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 la. Jezus, 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 Jezus. Asza, la, 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 Jezus. Wspaniałe imię Twe, Jezus, 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 la, 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 la. Śpiewaj to imię, wyśpiewywuj, mów, wypowiadaj, Jezus, Jezus, la, 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 la. Wspaniałe imię Twe, które daje nam zbawienie. Słowa żeniczka świętej Faustyny. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. I wraca do źródła wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia. I wchodzą w głębie Boże te dusze, kontemplują życie wewnętrzne Boga. O mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne. Jak się modlę za nich, aby ich promień miłosierdzia ogarnął i przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego. Aby przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego. Pan Jezus teraz będzie uzdrawiał na duszy i ciele. On teraz przychodzi do Ciebie i czyni znak krzyża na chorych miejscach Twojego ciała. On czyni znak krzyża na Twoim sercu zranionym. Błogosławi Twój umysł. Błogosławi Bóg Twoją duszę. Naznacza ją swoją krwią. Pan uzdrawia to, co jest Tobie chore. Pozwól, żeby uzdrawiał to, co chce. To, co pragnie w Tobie uleczyć. Nie przeszkadzaj Panu.
pozwól Mu działać. Niech Jego święta wola wypełni się w Tobie teraz. Niech Bóg czyni w Tobie, co chce. Jezus pragnie wielu z Was uzdrowić z ciężkich chorób. Wielu uzdrowi teraz, wielu uzdrowi w najbliższym czasie, w najbliższych dniach. Niektórzy będą czuli łaskę uzdrowienia, wracając do domu albo na jutrzejszej mszy świętej. Niektórzy na jutrzejszej mszy świętej będą mieli dar łez, dar spoczynku w czasie mszy świętej po komunii. Niektórzy będą mieli dar również radości w Duchu Świętym, która ich ogarnie po komunii, a w tym czasie będzie również Pan uzdrawiał. Niektóre osoby będą miały uzdrowienie, kiedy będzie błogosławieństwo na końcu tego spotkania. Niektóre będą miały, doświadczały łaski uzdrowienia także przez dar łez teraz, w tym momencie. Teraz niektóre osoby otrzymują dar łez. Jest to znak uzdrowienia duszy i ciała. Pan do Ciebie przychodzi. Pan wypełnia Twoją duszę i ciało. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie, w tym tchnieniu. Nie bój się, spocznij w ramionach Boga Ojca. Przyjdź, Duchu Święty. Pan uzdrawia Twoje chore serce, Twoją wątrobę. Pan uzdrawia Twoje nerki. Pan uzdrawia Ciebie z nowotworu. Pan uzdrawia Ciebie z nowotworu. Pan uzdrawia Twoje uszy. Pan uzdrawia Twoje jelita, Twój żołądek. Nie bój się tego ognia, które czujesz w tych chorych miejscach. Jest to znak uzdrowienia. Pan uzdrawia Twoje kości, Twoją skórę, Twoją krew. Pan leczy Twoje oczy. Pan uzdrawia Twoją stopę prawą. Pan leczy Ciebie z anoreksji, z anemii. Pan leczy Ciebie z choroby Parkinsona. Pan leczy Ciebie z epilepsji. Pan leczy Twoje biodra, które masz chore od wypadku samochodowego. Pan leczy Twój układ moczowy. Pan leczy Twój układ pokarmowy. Pan leczy także sferę intymną wielu osób, które mają chore, właśnie tą chorą sferą intymną. Pan leczy także kobiety, które chorują na nowotwór piersi i węzłów chłonnych. Pan leczy Twoją tarczycę. Pan leczy Twoje nadnercza. Pan leczy Twój mózg. Pan leczy teraz lewą stronę głowy chłopaka. Jest także, znaczy będzie także kobieta słuchała tego spotkania i Pan uzdrowi ją z braku włosów. Od tego spotkania, które wysłucha, będą wyrastały włosy i wyrosną piękne, gęste włosy. Pan leczy także niepłodne małżeństwa. Pan leczy Twoje dziecko, które ma problemy ze snem, które jest nerwowe, które ma bóle brzucha. Pan leczy Twojego syna, który cierpi z powodu osłabienia układu odpornościowego. Przyjdź, Duchu Światłości. Pan Jezus teraz czyni znak krzyża z tyłu głowy jednej z naszych sióstr. Szelep, halit. Błogosławi Twoją głowę. Uzdrawia ją. Litali. Til halaya. Pan błogosławi także mężczyznę, który dzisiaj na spotkaniu jest i postanowił wybaczyć swojej żonie. Uczynił to z całego serca. Bóg leczy Twoje serce i Waszą relację małżeńską. Pan leczy także kobietę, która została porzucona 2 lata temu przez swojego męża. I ma 2 dzieci. Ale Bóg Ciebie nie zostawił. Szalepietele. Jest także kobieta samotna, która nie ma rodziców. Pan widzi Twoją samotność.
I nieprawda, że jesteś nikomu niepotrzebna. Jesteś potrzebna dla Boga, dla Jego chwały. Jest także kilka osób, które czują teraz w dłoniach taki ogień, jakby ktoś ich dłonie włożył do pieca. Taki czują ogień, ciepło. To jest znak też tego, że Bóg ich powołuje, żeby służyły darem modlitwy wstawienniczej, żeby modliły się też uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Te osoby też mają takie przynaglenie do tego. Czują, że to jest, że to Jezus mówi do ich serc teraz. Bo tak jest. Shalafile. Allah, Allah. Jest jedna osoba, która czuje, jakby ktoś masował jej plecy. To jest dłoń Jezusa. Bo ta osoba ma chore plecy, chory kręgosłup, krzywy kręgosłup. Lechalit, lefelaja, shamechadija, lahia, shamechidijasz, dirias. Przed internetem będzie wiele osób słuchało tego spotkania, będzie miało wiele spoczynków. Wiele osób będzie miało spoczynki. Ashalabechadijasz, dirias. Jest tutaj osoba z Wrocławia, którą Bóg uzdrawia. Shalitalit. Laja, siopit, lafene. Pan Jezus błogosławi także Anię, która będzie słuchała nas z Warszawy przez internet. Alachali, alefile. Także za dwa tygodnie będzie słuchała nas także młoda dziewczyna z Torunia i Pan uzdrowi ją z bulimi, siolefitele. Kiedy będzie słuchała tego spod teraz, tej modlitwy, będzie płakała i będzie uzdrawiana. Shalafitele. Elu, podnieś rękę w stronę Jezusa. Pan widzi Ciebie. Shalafitele. Shalafallahidiyash. Elchadiyas. Allah alechali. Halino, Pan Jezus jest przy Tobie i obejmuje Ciebie teraz. Shalafitele. Naya. Alayla. Piotrze, Pawle, Adamie, Pan jest z wami. Siupiteli, laja fisteli. Pan leczy ciebie z nowotworu trzustki. Tak, ciebie leczy. Nie wątpij w to. Tak, ciebie. Alechele, netele, nejzewele. Jele felechele. Ilafel, Basiu, zaufaj Jezusowi. On Cię słucha teraz też, tak? Słucha Twoich modlitw. Mów Mu, mów do Jego serca. Pan widzi Twoją mamę, Pan widzi Twoją rodzinę. Pan błogosławi tych, za których się modlisz teraz. Pan leczy Ciebie z lęku przed przyszłością, z lęku związanego ze zranieniem, które było w dzieciństwie. Ala jasych szamech. Itali, Allah, Hidias, Szaleme, Tymoteuszu, Błażeju, Ojciec Niebieski, Ciebie, każdego z Was błogosławi. Tylaś. Pan uzdrawia mięśnie nóg jednej z kobiet tu obecnych. Szczególnie uda Pan uzdrawia. Allah, Szalefiej. I żylaki, które masz, Pan leczy. Szalefit, Telech. Neveratia, Alaya, Ala. Marianno, Pan mówi do Ciebie, jak dobrze, że modlisz się, modl się jeszcze więcej. Adoruj mnie, mówi Pan do Ciebie. Alafel Hadias. Dzisiaj jedna osoba, kiedy przyjmowała Komunię Świętą, to kiedy wróciła na swoje miejsce, doświadczyła też takiego wzruszenia, płakała, bo Jezus pragnął, żebyś poczuła, jak wielka jest Jego miłość do Ciebie. Talach. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jeżeli ktoś z Was poczuł łaskę uzdrowienia wewnętrznego, duchowego, niech podniesie rękę teraz. Śmiało, żeby. Dobrze.
A ci spośród was, którzy poczuli łaskę uzdrowienia fizycznego, niech podniosą rękę. Muszę wysoko to, żeby było widać. Widzę, że są też takie osoby, które poczuły. Mam takie wrażenie, takie uczucie w sercu, że jest także dziewczyna, po której lewej stronie jest święta Faustyna. I ona też położyła rękę na jej ramieniu. Modli się za nią teraz, święta Faustyna. Ona chciałaby pójść do zakonu, ale boi się. Boi się, czy to jest dobra decyzja. Czy ma powołanie, masz powołanie. To jest dobra decyzja. Słowa z Ewangelii. Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i błogosławił im. Wy jesteście tymi dziećmi i ci, którzy będą słuchali, dziećmi, które przychodzą do Jezusa. I nic nie może im przeszkadzać w tym. I nikt. Do was należy Królestwo Ojca. Królestwo Jezusa. Amen. Pomódlmy się na końcu przed błogosławieństwem jeszcze do Ducha Świętego. I to będzie koniec naszego spotkania. Jeżeli są jeszcze osoby, które chciałyby po spotkaniu przyjąć Komunię Świętą, to tutaj ustalmy, żeby po tej stronie mojej prawej przy ołtarzu tutaj się zbliżyły do ołtarza i będą otrzymywały Komunię Świętą. A po spotkaniu jeszcze my, kapłani, będziemy też błogosławić. Krótka modlitwa, błogosławieństwo. To mówię też dla tych, którzy są pierwszy raz, że jest to możliwe, żeby podejść do kapłana. Tylko idziemy do jednego kapłana, nie przychodzimy od kapłana do kapłana i też nie robimy zdjęć, żeby też w czasie tego błogosławieństwa po spotkaniu nie robimy żadnych zdjęć. I też ustalmy tak, że tutaj, gdzie są te przejścia między ławkami, to żeby też zrobić przejścia, kiedy będzie modlitwa wstawienicza, żeby potem osoby, które podejdą, niech podejdą spokojnie, stopniowo. Nie tak, żeby się tak tłumnie rzucać naprzód, tylko powolutku, stopniowo. Osoby omadlane potem tymi właśnie przejściami będą wychodziły, żeby nie było niepotrzebnie tłoku, bo czasami bywa tak, że jest tłok i że potem niektóre osoby się denerwują, a ta modlitwa po spotkaniu ma też przebiegać w spokoju, także będziecie mogli potem spokojnie, bez pośpiechu podejść. I teraz pomódlmy się na końcu jeszcze do Ducha Świętego, wylanie Ducha Świętego. Proszę, abyście położyli też jedna dłoń prawa na osobę, która jest przed tobą. Takie mamy zwyczaje, więc praktykujemy te dobre zwyczaje. Prawa dłoń na ramieniu osoby, która jest przed tobą. A lewa na ramieniu osoby, która jest po lewej stronie. Dobrze? Prawa jest położona na ramieniu osoby, która jest przed tobą. Na jej ramieniu. Nie na głowie, tylko na ramieniu. A lewa dłoń na ramieniu tej osoby, która jest po twojej, po prostu lewej stronie. Dobrze, żeby się tak wzajemnie omadlać. Bo niektóre osoby czasem się boją, że jak ktoś położy rękę, że coś się stanie. Nic nikomu złego nie stanie, tylko dużo dobrego. Bo to są takie nasze gesty modlitewne, gesty jedności, gesty tego, że chcemy się modlić za siebie wzajemnie, że chcemy okazywać sobie w taki sposób miłość, że chcemy prosić Ducha Świętego dla tych osób o dary Ducha Świętego, że nie skupiamy się na sobie. Więc teraz zaśpiewajmy może taką prostą pieśń do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź,
Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Duch, przyjdź z darem rozpoznawania duchów. Duchu Święty, z darem wiary, z darem nadziei i miłości. Z darem miłości do Eucharystii. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości. Na Duchu Święty prosimy. Duchu Święty, przyjdź i poślij nas do dzieła nowej ewangelizacji, do dzieła głoszenia Twojego miłosierdzia, abyśmy byli Twoimi misjonarzami, Twoimi apostołami. Przyjdź darem pokory, cichości, mocy i męstwa. Mości, nadzieja zagości, niech miłość zagości. Przyjdź z darem budowania Kościoła, jedności w Kościele. Przyjdź Duchu Święty z darem, nowego przeżywania, nowy sposób przeżywania Eucharystii. Nowy sposób przeżywania relacji z Tobą, Panie. Duchu Święty, przyjdź i daj nam radość, daj nam łagodność, daj nam cierpliwość, opanowanie, daj nam dar czystości, udziel nam daru modlitwy sercem, kontemplacyjnej, modlitwy adoracyjnej, modlitwy do serca Twego, do Twojego miłosierdzia. Gości, aszalem, aszolaj, aszalem, asztale, le, 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 le. Przyjdź z darem prorokowania. Nadzieja zagości, niech miłość zagości. Przyjdź z darem, abyśmy byli prorokami Twojego serca. Przyjdź, abyśmy prorokowali nieustannie swoim życiem. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy głosili w porę i nie w porę. Przyjdź, abyśmy cierpliwie znosili różne przeciwności. Abyśmy przebaczali z serca, darowali winy. Niech wiara za... Błogosław, Panie. Błogosław. Przyjdź z darem głoszenia Ewangelii młodym. Błogosław dzieci, które tu są. Daj im dary szczególne, potrzebne, żeby wyrosły te dzieci na chrześcijan. Ognistych chrześcijan. Pełnych ducha. Duchu Święty. Błogosław, Panie, tych, którzy chcą założyć rodziny, ci, którzy chcą założyć, wejść w sakrament małżeństwa. Błogosław im również i pomóż im, Panie. Daj im dar poznania takich osób, którymi będą żyli w czystej, pięknej miłości. Panie, daj im łaskę, żeby otworzyli się na dzieci w małżeństwie, w rodzinie. Miłość zagości w nas. Niech wiara zagości. Panie, poślij nowych misjonarzy do zakonów. Nowe osoby do kapłaństwa. Poślij. Duchu Święty, Pan chce Ci dać pokój w miejsce niepokoju. Panie, rozpal charyzmat uzdrawiania. Panie, rozpalaj kapłanów i dary, które mają, charyzmaty. Daj im nowe dary, daj im nowe łaski, nowe błogosławieństwo. Tak, Panie, daj nam łaskę bycia posłusznymi Tobie, Duchu Święty. Daj nam łaskę ubóstwa, skromności, życia we wstrzemięźliwości. Daj nam dar słuchania Twoich słów. Daj nam miłość do Twojego słowa. Daj nam łaskę, żebyśmy słuchali mądrych, Bożych kapłanów. Aby poślij nowych kapłanów, którzy będą głosili nam nową naukę z mocą, Twoją naukę. Przyjdź. Duchu Święty, rozpal w kapłanach nowy dar uzdrawiania, uwalniania, spowiadania, aby w nowy sposób spowiadali, aby kierowali duszami.
aby w nowy sposób spowiadali, kierowali duszami, byli ojcami dla dusz. Niech zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, szalalalalalala i szalamy. Shalamelio shalalai Estori astori stari alia. Daj nam łaskę poddania się we wszystkim Twojej woli, Twojej świętej woli, jak Maryja, jak święta Faustyna. Nadzieja żala szole. Poślij młodych na całą Polskę, na, jak trzeba na cały świat. Niech wiara za gości. Panie, daj im łaskę dobrej pracy. Daj im łaskę mieszkania, dobrego domu. Daj nam, daj im dobrą pracę, dobre miejsca pracy. Pomóż tym młodym wyjść z ubóstwa i biedy. Daj im łaskę, aby godnie żyli, mogli utrzymywać swoje rodziny, swoje żony i dzieci. Swoje żony i dzieci. Przyjdź, Duchu Święty. Niech wiara zagości, nadzieja zagości. Pan błogosławi tych, którzy wyjadą za granicę w najbliższym czasie, dlatego że muszą, bo żeby mieć pracę, żeby przeżyć. Pan wam błogosławić będzie. Ale nie traćcie daru wiary. Módlcie się tam, gdzie będziecie. Ewangelizujcie tam, gdzie będziecie. Prorokujcie, módlcie się. Ty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Szalameach, lafala, szalalala. Pan przychodzi do Tomasza. Duch Święty wypełnia Ulę. Duch Święty wypełnia Asię. Duch Święty wypełnia także Justynę. Szalabeachę. Pan wypełnia Danusię, Dagmarę. Pan wypełnia Samuela swoją łaską. Pan błogosławi Emanuele. Pan błogosławi siostrę Tatianę, Szalepie, która będzie nas słuchać. Ale Szalepie, Leszelechę. Ze Stanów Zjednoczonych, z Chicago będzie nas słuchała młoda kobieta, którą mąż opuścił i ma trójkę dzieci. Będzie doświadczała wielkiej łaski, kiedy będzie słuchała tego słowa. Także z Anglii będzie nas słuchała, z pewnej małej miejscowości w Anglii, małżeństwo. I będzie doświadczało pocieszenia od Jezusa i uzdrowienia wewnętrznego. Ze Szwecji będzie nas słuchało troje ludzi, troje młodych. Oni razem będą słuchali tego spotkania. I wszyscy będą doświadczali też wielu łask. Z Białorusi będzie słuchać nas kilka osób również. Pan mówi do tych osób również: błogosławię wam tam, gdzie żyjecie. Także z Brazylii będzie nas słuchało kilka osób. Także z Ekwadoru. Także z Izraela będzie nas słuchało też, będą słuchały nas osoby. Z Australii. Pan błogosławi osoby, które będą nas słuchały z Australii. Uzdrawia i napełnia. Pan błogosławi także zakonnicę starszą, która będzie nas słuchała tutaj w Polsce tego spotkania i doświadczy uzdrowienia swoich oczu. Bo ma chorobę jaskry i kiedy będzie słuchała tego spotkania, będzie płakała i Pan uzdrowi twoje oczy, siostro. Za gości na... Z Poznania będzie nas słuchała Ania. Ala szala. I Pan uzdrowi jej nerkę, lewą nerkę. Szala Maria, ale szal. Ksiądz Krzysztof będzie słuchał tego spotkania i Pan uzdrowi jego chorobę, jego ciało z choroby nowotworowej. Szala Maria, święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty. Amen, 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 amen. A teraz sobie wzajemnie podziękujcie za tę modlitwę, dobrze? Podziękujcie sobie wzajemnie, tak z serca.